Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja mam na imię Ania Grzanka i mam przyjemność pracować w firmie EMT Systems. Mam przyjemność dzisiaj Państwa powitać na naszej wirtualnej, niestety, wycieczce podczas dzisiejszego wydarzenia. Chciałabym poprowadzić Państwa przez nasze sale szkoleniowe i opowiedzieć troszeczkę o naszych kursach, które Państwu proponujemy, ale również o formach, w jakich je proponujemy, bo myślę, że w dzisiejszych czasach jest to dla nas bardzo ważne. Także zapraszam serdecznie. Zaczniemy sobie od działu inżynierii materiałowej. Jeżeli chodzi o inżynierię materiałową, to głównym działem u nas są tworzywa sztuczne. Oczywiście proponujemy Państwu szkolenia również z obróbki cieplnej, z obróbki plastycznej, czy nawet zgrzewania oporowego, natomiast tworzywa sztuczne to u nas taka perełka. Teraz mogą Państwo zobaczyć, jak wygląda takie laboratorium przygotowane właśnie do prowadzenia takich szkoleń. Uczymy Państwa na początek własności takich tworzyw, badania tych własności przede wszystkim oraz zaznajomienia się z tym rodzajem materiału. Później na kolejnych etapach takich szkoleń uczymy Państwa, jak projektować takie detale, jak projektować formy wtryskowe oraz o samych procesach. Przede wszystkim wtrysku u nas tutaj w laboratorium mogą Państwo zobaczyć naszą wtryskarkę Boya, którym dysponujemy na terenie naszego centrum, ale nie wykluczamy tego, nie kończymy na tym. Prowadzimy dla Państwa również szkolenia z zakresu wytłaczania czy na przykład wytłaczania z rozdmuchem. Natomiast takie szkolenia przeprowadzamy u Państwa w firmach na Państwa sprzęcie, co jest również dodatkowym atutem tego typu szkoleń. Tutaj mogą Państwo zobaczyć również nasze ćwiczebne, że tak powiem, formy wtryskowe, które dla Państwa przygotowaliśmy na poczet szkoleń właśnie z projektowania form wtryskowych, żeby można było dokładnie zobaczyć, jak wewnątrz formy wszystkie płyty są skonstruowane i jakich elementów dodatkowo potrzebujecie, żeby scalić je wszystkie ze sobą. Kolejnym działem szkoleń, do którego chcę Państwa serdecznie zaprosić, to dział inżynierii mechanicznej. Ten dział jest bardzo szeroki i dotyczy tak naprawdę wszystkich Państwa, którzy pracują w działach technicznych, działach utrzymania ruchu. Na początek pneumatyka przemysłowa. Temat pneumatyki przemysłowej dość szeroki. Zaczynamy oczywiście od podstaw, czyli zasada działania, budowa danych elementów, czytanie schematów. Mogą Państwo zajrzeć tutaj również do naszych szuflad, w których widać, z jakiego sprzętu korzystacie. To, co jest bardzo istotne w tego typu szkoleniach, to to, że szkolenia są przeprowadzone procesowo, nieproduktowo. Mogą Państwo zaznajomić się dokładnie z procesami oraz zobaczyć u nas tego typu przekroje elementów pneumatycznych i hydraulicznych, co za momencik również pokażę. Poza budową, zasadą działania, oczywiście elektropneumatyka, widać, do tego nam jest potrzebny właśnie ten rozbudowany sprzęt. Projektowanie układów pneumatycznych, temat bardzo zaawansowany typowo dla konstruktorów, oraz techniki podciśnieniowe, już temat troszeczkę węższy, na wyższym poziomie zaawansowania, natomiast również bardzo, bardzo ciekawy. Tutaj mogą Państwo zobaczyć, jak są realizowane takie szkolenia w naszej siedzibie. Panowie oczywiście szkolą się najpierw z zakresu teoretycznego, a później praktycznego właśnie w tych laboratoriach, które Państwu pokazałam. Może zajrzymy sobie do tej sali szkoleniowej tak jakby przez okno. Dzisiaj jest tutaj prowadzone szkolenie, natomiast chciałabym, żeby Państwo mieli okazję również zobaczyć, w jaki sposób są przeprowadzone kursy z zakresu robotów ABB. Operatora bardzo proszę, żeby wszedł sobie na kroczek do sali, żeby mogli Państwo zobaczyć, z jakich robotów korzystamy. Jeżeli chodzi o te kursy, to przede wszystkim programowanie takich robotów w formie online, czyli z poziomu tego Teach Pendanta, który Państwo mają do dyspozycji przy robotach, ale za momencik również powiem o szkoleniach bardziej zaawansowanych. Natomiast zanim to zrobię, chciałabym Państwa jeszcze wprowadzić w świat hydrauliki siłowej. Jeżeli chodzi o hydraulikę siłową, to tutaj tych szkoleń mamy bardzo dużo do zaproponowania i mogą Państwo zobaczyć, jak wygląda sprzęt, z którego korzystacie. Również wielu producentów, z których możecie korzystać, żeby móc tą wiedzę przełożyć jak najlepiej już na te praktyczne zastosowania w Waszych firmach.
Ale najpierw, żeby je tam przełożyć, to musicie je praktycznie wykorzystać w naszej sali szkoleniowej. Tutaj szkolenia oczywiście z zakresu budowy zasady działania, bo to jest podstawą do wszelkiej wiedzy, jeżeli chodzi o ten temat, ale również tematy trudniejsze i troszeczkę węższe, czyli projektowanie takich układów hydraulicznych, elektrohydraulika, napędy hydrauliczne i sterowania hydrauliczne, ale także takie tematy już kierowane może bardziej do kadry zarządzającej, jak efektywność energetyczna. I bardzo, bardzo cenione szkolenie wśród naszych kursantów, diagnostyka układów hydrauliki siłowej. I w tym przypadku już posługują się Państwo sprzętem bardziej diagnostycznym, bo to są kamery termowizyjne, to są przepływomierze, czujniki ciśnienia. Także ten temat bardzo szeroko rozwinięty, ale tutaj mogą Państwo również zobaczyć na tym stole mnóstwo sprzętu do szkoleń z zakresu inżynierii mechanicznej, niezwiązanych koniecznie z hydrauliką, bo na tym nie kończymy. Również prowadzimy szkolenia z zakresu podstawy, rysunku technicznego, z zakresu podstaw konstrukcji maszyn, z zakresu wibrodiagnostyki, budowy eksploatacji łożysk, więc tych tematów jest naprawdę dużo, którymi możemy Państwu zapewnić wiedzę w tych działach technicznych. Przejdziemy sobie jeszcze do sali, w której mogę Państwu pokazać, jak wyglądają pozostałe nasze szkolenia z zakresu robotów przemysłowych. W robotach przemysłowych mogą Państwo zobaczyć, że wszystkie te ramiona robotyczne, które mamy do dyspozycji, to są dokładnie takie same, jakie stoją u Państwa w firmach. To, co jest bardzo ważne, to maksymalnie w tej chwili już dwie osoby, które pracują na takim robocie, mogą go programować zamiennie, oczywiście również korzystając z oprogramowania, które pozwala na pewne symulacje. No i tak jak wspominałam wcześniej, programowanie takich robotów w formie online, na poziomie podstawowym, to co najważniejsze, później również na poziomie zaawansowanym. Później proponujemy Państwu jeszcze dodatkowe rozwiązania, a tymi dodatkowymi rozwiązaniami są programowanie robotów zintegrowanych ze sterownikami PLC czy maszynami CNC oraz na przykład w przypadku robotów FANUC programowanie offline. Więc w tym zakresie również jesteśmy w stanie Państwu pomóc. Przejdziemy sobie tutaj przez nasz główny hol. W tym holu na co dzień Państwo się spotykają na szkoleniach, natomiast ze względu na obecną sytuację jest tutaj raczej tylko przypadkowo ktoś do spotkania i do porozmawiania. Głównie przebywają Państwo w salach szkoleniowych, natomiast w tych normalnych dniach mamy do dyspozycji również stołówkę, która docelowo ma zostać naszą restauracją i tą dużą przestrzeń, w której mogą Państwo spędzać czas. Zapraszam Państwa teraz do jeszcze jednej sali związanej z inżynierią mechaniczną. W inżynierii mechanicznej udało nam się zbudować jeszcze jeden szeroki dział dotyczący obróbki skrawaniem. Tutaj proponujemy Wam po pierwsze szkolenie z zakresu obrabiarek konwencjonalnych, których niestety nie mogę Państwu w tej chwili pokazać, ale również obrabiarek numerycznych. Jeżeli chodzi o obrabiarki numeryczne, to ten sprzęt, który Państwo tutaj widzą, jest do Waszej dyspozycji podczas szkoleń. To są i tokarki, i frezarki. Jeżeli chodzi o nasze flagowe szkolenia z tego zakresu, to programowanie w zakresie oprogramowań Synumeric i FANUC. Na tym Państwo się uczą, ćwiczą. Oczywiście na początek również uczą się podstaw rysunku technicznego, zasady takiej obróbki skrawaniem, czy też doboru narzędzi skrawających, co jest bardzo istotne, a na wyższych poziomach zaawansowania już przygotowują się do roli technologa czy ustawiacza takich właśnie maszyn. Poza tymi maszynami, które Państwo mogą tutaj zobaczyć na FANUC-ach i Synumericach, mamy oczywiście do dyspozycji też inne oprogramowania, takie jak Heidenhain, Okuma czy Mazatrol. W tym zakresie również proponujemy Państwu takie szkolenia, natomiast już w formie zamkniętej, czyli w takiej, która jest przeprowadzana zazwyczaj u Państwa w siedzibie. Oczywiście może być u nas, ale jest to dla grupy zamkniętej, zorganizowanej tylko z jednej firmy. Teraz mogą Państwo zaobserwować, zobaczyć ogrom naszego centrum szkoleniowego.
Tak jak wspominałam, tutaj na co dzień spotykamy się, pijemy kawę, mamy okazję również porozmawiać ze sobą i spotkać się, ale celowo chcemy, aby tutaj odbywały się również mniejsze i większe wydarzenia, takie jak koncerty, takie jak spotkania firmowe naszych partnerów, takie jak mini targi, czyli te wydarzenia, na którym dzisiaj jesteście, natomiast w takiej formie stacjonarnej, bo już raz w tym roku udało nam się Państwa zaprosić na takie wydarzenie, było to w lutym, natomiast niestety po lutym musieliśmy przenieść się z tym wydarzeniem do sieci. Przechodzimy sobie do działu automatyki. Dział automatyki jest bardzo szeroki, natomiast to, co chciałabym Państwu pokazać i przedstawić, to na początek podstawy automatyki. Elektrotechnika, aparatura szaf sterowniczych. Na takich stanowiskach, jak Państwo tutaj widzą, uczymy się tych podstaw. Uczymy się zarabiania kabli, uczymy się podstawowych praw elektrycznych, uczymy się, co to jest, przepraszam, stycznik, co to jest przekaźnik, więc wszystkich tych elementów, które muszą Państwo wiedzieć, podchodząc w ogóle do takiej szafy sterowniczej, na wyższym poziomie do takiej szafy naszej tutaj modelowej sterowniczej mają Państwo również podpięty napęd i sterownik, na którym pracują i uczą się na przykład o sieciach przemysłowych. Kolejnym etapem tego szkolenia jest szkolenie z zakresu bezpieczeństwa, ale pod kątem mechanicznym. Tutaj uczą się Państwo, jak wszystkie te elementy bezpieczeństwa ze sobą połączyć, podpiąć, na jakiej zasadzie instalować je do układu, ale jeszcze nie wnikając w sam proces ich programowania. To już robimy na kolejnym kursie. Mogą Państwo w tej sali również zobaczyć napędy. To jest temat zaawansowany, że tak powiem, już jeżeli chodzi o automatykę. Uczymy Państwa programować napędy Synamics S120, G120, C-Motion czy MicroMaster. Ale zanim uczycie się programować takie już zaawansowane napędy, to również mamy dla Was szkolenie wprowadzające z podstaw technik napędowych i tam uczymy się o tych napędach elektrycznych. Tutaj posługujemy się sewem czy parkerem i pokazujemy Państwu, jaka jest w ogóle zasada działania takich napędów. Jak do tematu podejść i jak zacząć z tym pracować, żeby móc później właśnie programować takie zaawansowane urządzenia. Wkraczamy sobie do naszej przestrzeni związanej z automatyką. Ja chciałabym Państwu pokazać taką przykładową salę szkoleniową, w której pracujemy na co dzień. Można tutaj zobaczyć, jak to wygląda. To są sale bardzo, bardzo duże powierzchniowo. To są sale, które pozwalają nam zachować bezpieczne przestrzenie, bezpieczne odległości między sobą oraz pozwalają nam komfortowo pracować. To, co mogą Państwo zobaczyć, tutaj jest częściowo stanowisko przygotowane do szkolenia prowadzonego zdalnie. To są nasze stanowiska wykonawcze. Na takich stanowiskach, poza komputerem, który mają Państwo do dyspozycji, sterownikiem jest również panel wykonawczy. Dla szkoleń z zakresu programowania na poziomie podstawowym mają Państwo do dyspozycji taki panel i na tym panelu to wyposażenie jest, że tak powiem, proste do zaprogramowania, bo to są siłowniki, pneumatyczne przyciski. Natomiast na poziomie zaawansowanym już posługujemy się takim stanowiskiem. Dużo bardziej zaawansowane mają Państwo tam już na przykład silniki krokowe, ukryte czujniki, które również trzeba zaprogramować. Także temat robi się coraz bardziej skomplikowany i coraz więcej Państwo muszą umieć. Po takim poziomie zaawansowanym szkolenia właśnie mogą Państwo już iść w kolejnych kierunkach rozwoju. Jeżeli chodzi o te kolejne kierunki rozwoju, to jednym z nich jest właśnie, jednymi z nich są właśnie napędy, o których wspominałam wcześniej, ale nie tylko, bo kolejnymi kierunkami rozwoju są na przykład systemy safety, o których wspominałam wcześniej, a teraz mogą Państwo zobaczyć, jak wyglądają takie stanowiska wykonawcze już do celów programistycznych. Bo tutaj już nie mówimy o zasadach mechanicznych, zasadach instalacji, tylko i wyłącznie o takich zakresach programowania. Mogą Państwo iść krok dalej, na przykład ucząc się programować i obsługiwać panele wizualizacyjne. To również temat kolejny. Następne szkolenia, które też proponujemy,
to w przypadku aktualnie najpopularniejszego oprogramowania TIA Portal są to szkolenia na poziomie eksperckim. Są to szkolenia z zakresu diagnostyki. Są to szkolenia z zakresu funkcji motion control. Ale to, co jeszcze chciałam Państwu pokazać, to sieci. Jest również cały dział, poddział szkoleń w naszej ofercie, które dotyczą sieci przemysłowych. Jeżeli chodzi o sieci, no to tutaj oczywiście uczymy Państwa Profibusa, Profineta, Ethernetu, ASI. I wszystkie te szkolenia są realizowane zarówno w środowisku STEP 7, jak i w środowisku TIA Portal. Więc mogą Państwo się zapoznać z tym w zależności od tego, jakie macie swoje konkretne potrzeby na zakładzie w Waszej firmie. Jest jeszcze gro szkoleń, których nie mogę Państwu tak fizycznie pokazać. To są szkolenia na przykład z bezpieczeństwa maszyn, z zakresu TPM-a, z zakresu LIN-a. Jeżeli chodzi o automatykę, to jest na przykład CODESYS, to jest programowanie w C, programowanie w C++. Także tych szkoleń jest bardzo, bardzo dużo. Ich w naszej ofercie jest ponad 170, także mogą się Państwo z nimi zapoznać na naszej stronie internetowej. Mogą się Państwo z nimi zapoznać na naszej stronie internetowej. Zachęcam do zajrzenia do pełnej listy naszych szkoleń. Oczywiście my w przypadku jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. Mogą Państwo się z nami kontaktować. W zakładce kontakt są również wszelkie dane osobowe do nas, do działu sprzedaży, który na co dzień z Państwem się kontaktuje telefonicznie. Teraz mogą Państwo zobaczyć, jak to wygląda również z góry. W tej perspektywie myślę, że warto zerknąć, że tak powiem, z odległości do tego, jak to wygląda. Tak jak wspominałam, tematy szkoleń u nas są bardzo rozległe. Ja oczywiście zachęcam Państwa do szerokiej analizy, ale my staramy się również być dla Państwa partnerami, żeby nie współpracować jedynie w ramach szkoleń, ale również w ramach wszelkich wydarzeń, które chcemy organizować tutaj w naszym centrum, w naszej siedzibie. Te wydarzenia mają miejsce często w tej przestrzeni wspólnej, którą mieli Państwo okazję zobaczyć. W tej przestrzeni na co dzień spotykamy się, ale również chciałabym Państwu pokazać, jak to wygląda w auli, którą mamy dla Państwa przygotowaną. W tej auli normalnie przebiegają takie wydarzenia jak dzisiejsze. Normalnie tutaj spotykamy się, zasiadamy, wysłuchujemy wykładów, bardzo ciekawych zresztą. Pozwalamy naszym trenerom, naszym partnerom dzielić się wiedzą, taką, żeby Państwo mogli ją przekładać na swoją pracę, żeby ona stawała się prostsza i każdego dnia łatwiejsza wspólnie z nami. Ja bardzo dziękuję. To wszystko, co chciałam Państwu pokazać. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się wielu ciekawych rzeczy, że zobaczyliście, jak rzeczywiście te szkolenia u nas wyglądają. Mieliśmy okazję też mijać stanowiska wykonawcze, na które były skierowane kamery. Również w tym momencie realizujemy mnóstwo szkoleń w formie zdalnej. Mamy takie możliwości, przygotowaliśmy się do tego, żeby zapobiec tutaj może większym spotkaniom, żeby Państwo również czuli się bezpiecznie i komfortowo pracując z nami. Także ja pięknie dziękuję.